było coś to fantastycznego. Nie spodziewałem się takiej reakcji wśród dzieci, które no, są tu dzisiaj po to, żeby właśnie poćwiczyć, pogimnastykować się. No ale faktycznie ten entuzjazm był tak ogromny, że się wręcz przeraziłem. Myślałem, że dojdzie do jakiejś katastrofy za chwilę, ale udało się sytuację opanować. Jest to pomysł Fundacji Kamińsko-Imowskiej, bardzo fajny zresztą. Mnóstwo dzieci bierze w tym udział, a głównym celem jest stworzenie kampu właśnie takiego pro-sportowego, promującego sport, zdrowy tryb życia, a przede wszystkim promującego takie podstawowe sporty lekkoatletyczne, jak rzut kulą, rzut dyskiem, bieganie, sztafeta. Wydaje mi się, że Chorzów jest przygotowany na tego typu zajęcia, ponieważ mamy dużo obiektów sportowych, hal gimnastycznych, ale również stadion przy ulicy Lompy, który spełnia w zasadzie wszystkie warunki i oczekiwania, które można sobie, powiedzmy, postawić. Nie należy poddawać się na początku. Sama wiem po sobie, że nieraz było bardzo, bardzo ciężko. Też na początku mi się to nie podobało. Kosztowało zbyt wiele wysiłku, ale później jak przychodziły te pierwsze sukcesy, to gdzieś mi się to spodobało i to było też taka nagroda, uwieńczenie tych ciężkich treningów. A też niejednokrotnie powtarzam zawsze na każdym kroku, że dzięki tak naprawdę przygodzie ze sportem zwiedziłam sporą część świata, także uważam to, że to jest też wielka zaleta tego wszystkiego.